Iwona Domagała, witam Państwa i zapraszam na przegląd tygodnia Jestnetu. Blokersi na komisji. Co kryje się pod tym intrygującym tytułem? Wszystkim zaniepokojonym wyjaśniamy, że chodzi po prostu o ostatnie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego, na którym mówiono m.in. o młodych ludziach okupujących klatki schodowe. Dylemat, przed jakim stanęła komisja, sprowadzał się głównie do pytania, czy rzeczywiście w przypadku naszego miasta można mówić o problemie blokersów. Tutaj, mówiąc oględnie, opinie były różne. Uczestniczący w spotkaniu Krzysztof Czaja, zastępca komendanta miejskiego policji, przekonuje, że problem jest zdemonizowany. Generalnie stwierdzić należy, że wielkiego problemu dotyczącego blokersów nie ma. Są pojedyncze przypadki, gdzie dochodzi do naruszenia prawa w miejscach publicznych, czyli klatkach schodowych, w blokach wielorodzinnych, i w tamtych przypadkach każdorazowo policja podejmuje stosowne działania, ale nie jest to na jakąś skalę, żeby demonizować, że takie niebezpieczeństwo na terenie Jastrzębia jest ogromne. Radny Janusz Tarasiewicz nie podziela optymizmu swojego przedmówcy. Jego zdaniem zjawisko blokersów zasługuje na to, aby pochylić się nad nim z całą powagą. Podpowiada także, jak z nim walczyć. Ten problem naprawdę wymaga bardzo szczegółowego pochylenia się nad nim i przede wszystkim przeanalizowania programu, który już 10 lat w naszym mieście funkcjonuje, a w wielu jego zapisach jest nieaktualny. Jest to program Bezpieczne Miasto. Kto ostatecznie ma rację? O tym chyba zadecydują mieszkańcy. W końcu to oni muszą zmierzyć się z codzienną rzeczywistością jastrzębskich bloków. Rozwój turystyki w Jastrzębiu? A dlaczego nie? Jeśli można jeszcze na swój biznes otrzymać bezzwrotne dofinansowanie, to chyba warto zastanowić się nad taką możliwością. Do tego, aby rozwinąć działalność w branży turystycznej, przekonywali w czwartek 9 lutego pracownicy Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa, którzy przyjechali specjalnie do Jastrzębia i spotkali się z miejscowymi przedsiębiorcami. Przekonywali, że można ubiegać się o pieniądze z Unii Europejskiej na rozbudowę swojej, nie wiem, sieci, jakiejś sieci hotelowej bądź punktu gastronomicznego. Może uzyskać w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości taką dotację. Ta dotacja jest bezzwrotna. Uzyskuje się do 60% kosztów kwalifikowalnych. Czy nie warto więc skorzystać z możliwości, jaką Polacy mają z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej i sięgnąć po dofinansowanie, które może być dość znaczące? Poza tym Jastrzębie i jego mieszkańcy mogą w końcu skorzystać z przygranicznego położenia i zacząć czerpać z tego korzyści. Z pewnością propozycja Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa zasługuje na to, aby ją poważnie rozważyć. Każdy, kto między 7 a 10 lutego pojawił się w okolicy Galerii Jastrzębie, mógł natknąć się na niepozorny, zwykły autobus. Okazuje się jednak, że pozory w tym przypadku były mylące. Autobus nie był wcale taki zwykły, a już na pewno nie służył do przewozu osób. Mowa tu o mamobusie, w którym mieszkanki Jastrzębia-Zdroju mogły wykonać bezpłatne badania mamograficzne w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi finansowanego przez NFZ. Program skierowany jest głównie do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwuje się największy wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Czy badania cieszyły się dużym zainteresowaniem? Anna Siudak, przedstawicielka firmy wykonującej je w naszym mieście, poinformowała, że w czasie 3 dni mamobus odwiedziło 215 kobiet. Jak podkreśliła, jest to dobry wynik, a zważywszy na panujące warunki atmosferyczne, nawet bardzo dobry. Oby tak dalej. Cyganie w Jastrzębiu? Ależ oczywiście. Śpiewali, grali i tańczyli w restauracji Dąbrówka, a zabawie nie było końca. Kolejna impreza tematyczna w restauracji Dąbrówka, która odbyła się w czwartek 9 lutego, okazała się znów prawdziwym hitem. Tym razem wieczór upłynął pod znakiem cygańskich rytmów. Goście jak zwykle nie zawiedli i licznie przybyli na imprezę. Niektórzy z nich to stali bywalcy, którym do serca przypadła kulturalna oferta Dąbrówki. O szczegółach imprezy mówi menadżer hotelu Marta Kądzielnik. Tym razem jest zespół cygański, wieczór cygański, romski. Gościmy zespół Kałebała z Czarnej Góry. Przed nami jeszcze występ tancerek w romskich strojach, w romskich kolorowych klimatach. Można skorzystać z usług wróżki. W czwartkowy wieczór restauracji Dąbrówka panował duch prawdziwej cyganerii. Niektórzy dali się mu porwać i śmiało ruszyli do tańca. Na sali nie było chyba nikogo, kto pozostałby obojętny na cygańskie rytmy. Falujące suknie tancerek i śpiew, w którym pobrzmiewało echo wędrujących taborów.
musimy się ruszać, to będzie nam ciepło. Takie porady ze względu na ostatnie tęgie mrozy dość często padały z ust. Tym razem ich autorem był Paweł Jagodziński, przewodniczący zarządu osiedla Barbary, natomiast adresatami osoby biorące udział w imprezie pod jakże znaczącym tytułem Zimowe Igraszki. W sobotnie popołudnie boisko przy ulicy Granicznej tętniło własnym życiem. Wśród uczestników imprezy przeważali najmłodsi jastrzębianie, ale nie zabrakło także rodziców, którzy nie spuszczali oka ze swoich pociech. Jak deklarowali organizatorzy, zimowe igraszki były przeznaczone dla dzieci i młodzieży od 7 roku życia do 107. Liczył się więc nie wiek, ale wspólny cel, czyli dobra zabawa w iście zimowej scenerii. Jak podkreślił Paweł Jagodziński, na wszystkich obecnych czekała tego dnia moc atrakcji. A więc tak, dzisiaj mamy zjazd na byle czym, najdłuższy zjazd, najkrótszy zjazd, na pewno tańce i zabawy dla rozgrzewki, ciepła herbatka, no oraz tak tradycyjnie każde dziecko będzie mogło sobie usmażyć kiełbaskę dzięki naszym sponsorom, zjeść na ciepło. Niestety impreza była jednym z ostatnich akcentów kończących się właśnie ferii. Pozostaje więc mieć nadzieję, że jej młodzi uczestnicy wrócą do szkolnych klas z nowym zapałem do nauki i już teraz zaczną odliczać miesiące dzielące ich od kolejnych igraszek z zimą w tle. Ferie zimowe już za nami, nadszedł czas powrotu do szkolnych ławek. A jak minął ten czas? Z pewnością na doskonałej zabawie i odpoczynku od książek. Jednak jak te 2 tygodnie oceniają policjanci naszego miasta? Jastrzębska Policja miała pracowite ferie. W tym czasie zorganizowano spotkania z dziećmi na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Prowadzono 3 akcje represyjno-wykrywcze, których efektem było zatrzymanie dorosłych i nieletnich posiadających lub rozprowadzających narkotyki, a także alkohol. Ines Biernacka, rzecznik prasowy KMP, mówi o szczegółach przeprowadzonych działań. W czasie tych akcji policjanci zatrzymali 28 nietrzeźwych nieletnich, z czego najwięcej, bo prawie 2,5 promila alkoholu, miał 17-letni chłopak. W sumie policjanci zatrzymali również 18 nieletnich sprawców czynów karalnych. Policjanci przeprowadzili także kontrolę autokarów pod względem ich bezpieczeństwa. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili 16 kontroli autokarów. Większość tych autokarów była sprawna, jeden tylko zatrzymany został dowód rejestracyjny za stan techniczny pojazdu. Policjanci zwrócili się z apelem, aby rodzice nie tylko w czasie ferii bardziej interesowali się tym, co ich pociechy robią poza domem. 10 lat minęło od katastrofy w kopalni Jasmoc, w wyniku której zginęło 10 górników. Z tej okazji w miniony poniedziałek na kopalni odbyły się uroczystości upamiętniające tę tragedię. 16 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w zeszłym tygodniu pod Jastrzębskim Magistratem. Ci, którym nie udało się oddać życiodajnego płynu, tym razem mają na to szansę 20 lutego pod zespołem szkół nr 1. Jastrzębianie mają dość mieszkania w blokach i budują się na potęgę. Świadczyć może o tym liczba pozwoleń budowlanych wydawanych przez Urząd Miasta. W minionym roku było ich aż 470. Problem bezdomnych oblegających klatki schodowe nie znika. Szczególnie widać to na osiedlu Gwarków, gdzie mimo starań zarządu bezdomni po prostu nie chcą pomocy. Zamiast skorzystać z proponowanych form wsparcia, wolą przesiadywać na klatkach, uprzykrzając tym samym życie mieszkańców. Finalista programu X-Factor zawitał do Jastrzębia-Zdroju. Mowa o Gienku Losce, który wraz z zespołem Gienek Loska Band dał porywający koncert w Jastrzębskim Kinie Centrum. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd, oczywiście już za tydzień.